Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników leśnych wypadów, moich filmów z lasu na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Dobrze, drodzy Państwo, na tą chwilę jest godzina 7:08, wtorek 28 lipca 2020. I oto w ten wtorkowy dzionek postaram się dla Was nakręcić jakiś film z wypadu oto z tego lasu. I na początek bierzemy koszyk, picie, baterii pak, baterie do popsikania się, ręce, nogi. I pomału zaczynamy dzisiejszą imprezę. Od kamerki na głowę, nożyk, nowy nabytek, za czym jak się sprawi, koszyk i licznik od zera. Na głosowaniu, drodzy Państwo, sami wybraliście, że by grzyby czyścić, liczyć większością. Prawie 80% do 20% stwierdziło, że ma być po staremu, więc będzie po staremu. I na początku tutaj już przed chwilą namierzyłem pierwsze grzybki. Nie wiem, czy będą nowe, czy jest wysyp, bo ostatnio grzybków nie było. I teraz takie znalazłem oszamane. Zobaczcie. Sztuka. Druga i tu jest trzeci. Trzy sztuki, które przytulimy. I zaraz będziemy szukać dalej. Trzy. Górecki, kupecki. Cztery. To nie. 5. Tem nie. Widzicie, górecki, kupecki. Ale trzeba powybierać tylko borowiki, które nas interesują. Tam borowiki, tu są podgrzybki. I tak, aby, drodzy Państwo, nie jechać z pustym koszem. Borowik. Tak, aby nie jechać z pustym koszem, będziemy zbierać dzisiaj różne grzybki, więc tylko zobaczymy, co i jak. A więc obczyścimy i zbieramy naszych leśnych przyjaciół. Borowiki tylko idziemy nabijać. Moim celem nic się nie zmieniło. 100 sztuk. 100, drodzy Państwo, sztuk borowików do wzięcia. Może nie w całości, ale będziemy sprawdzać, bo robaczywych grzybów nie będę zabierał, więc nic się nie zmieniło. Cel nałożony, czyli 100 sztuk dzisiaj do wzięcia, czy cel. I narzucony przez siebie cel, czy zrealizuję, zobaczycie to dalej na moim filmie. Robaczywy, czapka robaczywa, tniemy tu nisko, robaczywy, czapka dobra. Robaczywy, zobaczcie, sito, kawałek czapki, zobaczcie. No i co tu naliczać? Powinienem dwie sztuki naliczyć, ale nie mam nic, więc nic na razie nie nabijam, nic. Pójdziemy tu i zobaczymy, co tu się dzieje. To samo, sito,
sito i łebek też sito. Sztuka, ten jest malutki, świeży, to mamy jedną, czysty dwa, to jest sito, podgrzybek sito, ten jest dobry. I ten mały też sito, zobaczcie, to tylko ten jeden. I mamy dwie sztuki, dwa małe i jedziemy z tym koksem. Więc jeszcze raz, drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym interesem, bo już późno. Widzę ładnego borowika. Proszę bardzo, zobaczcie, jaki ładny, więc go przytulimy. Nie inaczej. I aby nie nosić zbędnie robaczywych grzybów, wiecie co zrobię. Tak jak my się umówili, ma zostać po staremu. Mam zostać sobą jak do tej pory, więc czyszczę, obczyszczam i sprawdzamy. Sprawdzamy, drodzy Państwo. Tniemy i dalej jest dobry. Sztuka, mamy trzy sztuki i teraz zasada, jak jest jeden, to powinien być drugi, więc obserwujemy. Górecki, kupecki, widzę, zobaczcie, jest, drodzy Państwo, zobaczcie, górecki, kupecki, a pod spodem prawdziweczki. Gdzie ślimak siedzi, tam grzyb prawdopodobnie zdrowy, więc eksmitujemy grzyb tego ślimaczka. Znajdź sobie coś innego. Masz tutaj nóżkę. Jak ci nie będziesz smakować, to zmykaj. A borowika przytulimy. Obczyścimy. I teraz tniemy. Tniemy. Bo ktoś mówi, po co ja czyszczę, jak później czyszczę, tnę. Po co to to? No po to, że czyszczę i sprawdzam. Pomalutku sprawdzam. Jest. Ok. Mamy cztery sztuki. W większości, jak później grzyby się pokażą jesienią i będą kilka, sprawdzę i będą na bank 100% zdrowych, wtedy to tylko będę obczyszczał, w ogóle nie deciął, sprawdzał. A już na jednym filmie ostatnio mówiłem, że obczyszczam go tak, aby go nie zabrudzić. Ktoś inny mówi, dlaczego tak, o, drodzy Państwo, zobaczcie, dlaczego tak wysoko tnę grzybki, dlatego, zobaczcie, żuczki, sztuka. I tu ukorzeniony. Sztuka. I zobaczcie, to jest młody grzyb. Białe sito. Dlaczego tak nisko tnę? No bo większość grzybów jest robaczywych, więc od razu jedziemy od połowy. Od połowy nogi. I zobaczcie, noga, a tu jest w miarę cały, nie nabijemy go, ale się powykraja, jakiś sosik będzie z prawdziwków, a ten jest zdrowy. Jedną sztukę, wziąłem dwa, nabijamy jeden i już mamy pięć. I tak mówię, później będą grzyby sprawdzane co jakiś czas. I jak już będzie większość, będę na 100% przekonany, że grzyby są w 100% zdrowe. Wtedy już się tylko obczyszcza delikatnie tak kształt korzenia i grzybka. I lekko nacina dół. I wtedy w takiej pozycji
Jak widzicie, to w tym koszyku na zdjęciu, zobaczcie. Tak ładnie te grzybki się prezentują, w całości zdrowe, na bank 100%. Mogę je wtedy sprzedać. Wiem, że nikt nie zwróci mi uwagi, że robaczywe grzyby rozdaję lub ewentualnie komuś, jakbym chciał sprzedać, nie będzie miał do mnie pretensji o to, że grzyby robaczywe. Ale to muszę być święcie na 100% przekonany, że grzyby są zdrowe. A teraz większość sprawdzam. Jak widzicie, trochę ogryzków, ale 5 sztuk mam, 95 do zrealizowania celu. A czy się uda, zobaczycie to po krótkiej przerwie, więc zapraszam na dalszą część filmu w moim wykonaniu. Tylko czapeczka zdrowa, ale nie nabijamy, bo go przekroiłem, sprawdziłem, idziemy dalej. Ten będzie robaczywy bez miękki. Zobaczcie, nie myliłem się, sito. Sito i czapka też sito. Ok, idziemy. Tam jest ładny. Tam jest, drodzy Państwo, ładny. Sztuka. I tu jest sztuka. Od razu go tniemy, nie czyścimy. Zobaczcie, jak zjedzony. To jest też nie do przyjęcia, dziurawy. Idziemy. Tutaj wróciłem się, gdzie był pierwszy, bo tutaj on rośnie. Taki ładny, zwróćcie uwagę, jaki piękny. I ludzie tak biorą, taki upieprzony, drodzy Państwo. Ostatni raz będę o tym mówił i skupimy się na moim zbieraniu, nie innych, ale zobaczcie, ludzie na filmach, youtuberzy robią filmy, zbierają takie grzyby. Zobaczcie. I takiego wkłada w koszyk. Do domu bierze, później mówi twardy, piękny, a zobaczcie, co z nim jest. Robaczywy, robaczywy, robaczywy. I tu jest dobry. Sztuka. I zobaczcie, cała noga poszła. I z takiego, co wsadziłem do koszka, brudasa, zostało tylko tyle. Dobrze, zbieramy, jedziemy dalej. Drodzy Państwo, o to w tym wszystkim chodzi. O to w tym, drodzy Państwo, wszystko chodzi. Zobaczcie. O to w tym wszystkim chodzi. Sprawdzamy. I zobaczcie, kolejne dwa bym wsadził. I zobaczcie, dwa jak wyglądają w koszu. I tak ich nie będziemy przenosić. Tylko je od razu ciach. Sprawdzamy. Czapka zdrowa, sztuka. I drugiego. Zobaczcie, ile korzenia odejdzie. I czapka jest szamana. Trzeba odkrajać. Odkrajać trzeba, ale to długi czas nie byłem na grzybkach, bo to zaległy był film, więc w domu sprawdzimy, odkroimy i będzie sosik z borowików.
zdrowy jeden. I zdrowa noga drugi. Zobaczcie. Szukamy dalej. Jeden robaczywy, drugi młody sito białe, to samo robaczywa czapka nawet, to nic z tego nie będzie. A zobaczcie, takie piękne sztuki. Tu jest kolejny maluszek, sprawdzimy tego, zdrowy, bialutki. Zobaczcie, tylko ten zdrowy, sztuka, idziemy. I tu mam kolejną, ten powalony. Zdrowy i tu jest sztuka, te zdrowa, nabijemy sztukę. Zobaczcie, tu zostawiamy, bo zmęczone, i tego też zostawiamy, idziemy. Trzeba byłoby wykrajać, ale nie, bo jest zielonkawy miąższ sito, czyli grzyb jest w pełni dojrzały, takich nie zbieramy. Tu jest staruszek, ale go nie bierzemy. Ok, idziemy dalej. Tu mamy kolejne dwa prawuski. Sztuka, ale też nie zabieramy na rozsianie. Szukamy takich, jak lubię, grubasków z białym sitem, młodych osobników, więc baja, a my idziemy. Czerwony kozak, przytulimy. Czerwonego przytulimy, kogo sprawdzimy, zdrowy, zobaczcie, zdrowy, idziemy. Tu borowik, tu borowik.
a tego zostawimy. Tylko sprawdzimy tamte dwa i tego przytulimy. To szybka piłka. Robaczywy. Zobaczcie, jaki ładny. Robaczywy. I tego trzeba byłoby odkrajać. Ale nie bierzemy, więc idziemy dalej. Tu też kapeć będzie. Raczej też go zostawimy. Interesują nas, wiecie jakie, małe, zdrowe osobniki. Coś takiego, drodzy Państwo, nas interesuje, jak ten albinosik. Młody, pięknie ubarwiony borowik. Tylko jeszcze sprawdzimy. Robaczywy. Robaczywy. A czapka zdrowa. Zobaczcie, czapeczka zdrowa, więc nabijamy. I to z takiego ładnego grzybka zostało tylko czapeczka. Tu taki staruszek, ale nie idziemy go męczyć. Takie mnie interesują. Jeszcze jakby były w całości, drodzy Państwo, komary gryzą. Jakby były zdrowe, to by było w pytkę. Ale to jest świeży grzyb. Zobaczcie, pół na pół. Widzicie? Pół na pół. Kawałek. I ten jest czysty kawałeczek. Zobaczcie. I noga tak samo. Połowa zdrowa, a druga połowa robaczywa. Czysty. Sztuka. Zdrowy. Kolejny kapeć. Prawdopodobnie. Ale ich zostanie. Ten jest zdrowy jeden, a drugi ten zdrowy dwa. Idziemy. Staruszek. Staruszek. Świat.
młody, zdrowy grzybek. Zobaczcie, jaki gigant. Ale zostawimy go. Niech rośnie. Ale jaki korzeń, jaki gigant. Zjedzony przez ślimaczki. Idziemy. Czerwony, no ale szkoda, że tylko jeden. Czekam, aż obrodzą i wtedy ich będziemy pełno zbierać. Sztuka. I tu maluszek do marynaty w całości. Idziemy. Cztery sztuki, jak na razie. Tu piąta. No i tniemy. Tniemy, drodzy Państwo. Krótko. Jest jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. No na razie wszystkie zdrowe. Czwarty i ten. Ten robaczywy. Czapka zdrowa. Pięć sztuk. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No i resztę dokładnie sprawdzimy w domu. Ale zobaczcie, mam ceglaczka też i pomału się kosz napełnia. Zbieramy, szukamy tu dalej. Mam kolejnego. To był szósty i pomału sprawdzimy górecki, kupecki, ale ten niestety jest robaczywy. Napije się, ale tutaj zobaczcie. Jaki wielki, ale szukamy małych. Tego zobaczymy. Nie stary grzybo, letko żółtawy. Okej. Okej. A tu jest staruszek, którego zostawimy. Tego zostawimy. Tu jeszcze coś jest. Też taki szamany. Szukamy dalej. No i tu takiego mamy prawdopodobnie przyzwoitego. Zobaczymy. No już sito.
Zobaczcie, za czym czapkę. Czapka to samo sito. Nic z tego nie da się zrobić, a młody grzyb, bo jasny jeszcze, ale cały robaczywy. Zobaczcie, sztuka. Tam powalony jest sztuka. Zobaczcie, nikt tu nie chodził. Zobaczcie. Ale zostawiamy. Zostawiamy to wszystko. Wszystko zostawiamy. Najwyżej przytulimy tego. Bo jest, zobaczcie, różnica. Młody grzyb. Białe sitko. Młody grzyb, więc tego tylko przytulę. Zobaczcie, jest zdrowy. Przynajmniej zdrowa jest czapka. Zdrowa czapka to sztuka. A resztę tych staroci pozostawiamy.